Cześć, Szulowers. Dzisiaj jest trochę inny Szulow, bo jest godzina... zaraz Wam powiem, która. 22.01 i stwierdziłam, że zrobię dla Was open box, ale to będzie taki open box, nie tak jak robię zazwyczaj filmy, że jestem, wiecie, uczesana, wymalowana i tak dalej, wszystko jest tak ready, tylko taki trochę bardziej, nie wiem, vlogowy open box, nie wiem, o godzinie 10 wieczorem. Generalnie dzisiaj bardzo wcześnie wstałam, bo nie mogłam spać, gdzieś przed 6 się obudziłam. To będzie taki, tak wiecie, bardziej taki, widzicie zresztą po mnie jak wyglądam, tak lekko się odświeżyłam po całym dniu i stwierdziłam, że właśnie to nagram dla Was tak bardziej vlogowo, więc aha, bo co ja mam? Tak w ogóle, bo ja zrobię open box, a nie powiedziałam czego. A to są sneakery. Dawno nie kupowałam żadnych sneakerów. Ostatnio to były super stary Slip On Adidasa. Boże, nie mogę się wysłowić. Slip On Adidasa jeszcze w zeszłym roku, takie różowe. Może się Wam tutaj podlinkuje recenzja. I w tym roku, w tym sezonie jakąś taką dostałam zajawkę dosyć dużą właśnie na sneakery i mi się dużo bardzo podoba właśnie sneakerów, jakichś Reeboków, Adidasów, Trumpki i tym podobne rzeczy. I na mojej wishliście przede wszystkim były dwie pary butów. Po pierwsze to, co tutaj mam zapakowane, i to są Reeboki NPC 2. Powstały we współpracy z Local Heroes. Tak, to są te fajne buty, które kiedyś na Fashion urządzała konkurs właśnie z Local Heroes. Można było wygrać. Ja przyznam, że wzięłam udział w tym konkursie, no ale oczywiście nie wygrałam. Takie moje szczęście. Lakiery z Similaka wystarczą, że na całe moje życie. A propos konkursów wygranych, jedynego w moim życiu. No i sobie po prostu te buty kupiłam. Także zaraz je rozpakuję i zobaczymy, co jest w środku. Myślę, że dużo dziewczyn jest może też ciekawych właśnie, jak te buty się prezentują i czego się można spodziewać. To zaczynamy. Rozerwę sobie tutaj tę folikę piękną. I pudełko jest takie. Takie zwykłe, proste, czarne, classic pudełko. Nawet piszę tutaj classic. I NPC 2 Local Heroes Woman. To zobaczymy, co jest w środku. W środku myślę, że będzie ciekawiej. W środku jest to. Na początek pokażę to, może takie pudełeczko wysuwane jak przy Irregular Choice'ach. Co my tu mamy? Faktura VAT. Tutaj jest pewnie reklama. Teraz spojrzymy. Tak, to jest reklama sklepu, z którego kupiłam. Buty są zapakowane w ten sposób. W dalszym ciągu nie wiem, co tam jest w środku. Czyli mamy taki też bardzo oszczędny, zwykły papier z napisem Reebok. I o, a teraz mi się zrobiło miękko, bo odsłoniłam pierwszego buta. O, w brzuszku miękko. Taki kolor, taki po prostu jak... nie wiem, od razu mi się skojarzyło z jakimś kucykiem Pony. Rozpakowujemy drugą stronę. I to są te oto buty. Proszę, tak się prezentują. Nie widzisz jeszcze. Tam siedzi Gracjan i kot i się patrzą na mnie, ale nie widzę jeszcze butów. Tak się prezentują w pudełku. O, jaki czad! Widzicie teraz Szulo taką wieczorem, taką wymęczoną po całym dniu, która się podnieca butami. Fajnie, nie? Ja te buty zamówiłam w rozmiarze 38 chyba. Teraz zobaczymy, bo nie pamiętam. To jest tak. Amerykańska rozmiarówka 7, brytyjska 4,5, 37,5, nie 38, 37,5 i to ma mieć 24 cm w środku. Dobra, będziemy zaraz mierzyć, tylko najpierw pokażę jeszcze, co tu jest. Są? Tak, takie buciki, eleganckie, fajne, w świetnym kolorze, po prostu ten kolor miażdży. Siedzę teraz tak z wyprostowanymi nogami i ruszam tak stopami z podniecenia, bo ten kolor miażdży. I w ogóle te buty miażdżą. Mają podwójne sznurowadła, sznurówki. To futerko, z tego co czytałam, jest odpinane, także można je sobie usunąć i chodzić w samych właśnie takich bucikach bez futerka. I są tak, dwie pary sznurowadełek, tak? Tak. Te są ciemniejsze, są zaplecione tutaj już na bucie. A te jaśniejsze są tylko tak wczepione u góry, no żeby się, wiadomo, trzymały. Jest metka,
wszczepiona do buta. I co jest jeszcze więcej? Podeszwa. Będę pokazywała może na jednym. Tutaj widzimy jakieś takie do oddychania dziurki, powiedzmy wywieczniczki malutkie. Podeszwa wygląda tak. Tutaj w środku jest napis Local Heroes, dziewczyny z Local Heroes. Bardzo Was pozdrawiam, fajne zrobiłyście buty, strasznie mi się podobają. Tak by the way, jeżeli kiedykolwiek traficie na ten filmik. I co jeszcze? No, dlaczego wybrałam te fioletowe? Bo te buty są w dwóch wersjach. Są w różowej wersji i w fioletowej wersji. Dlaczego wybrałam fioletowe? Bo kupiłam jeszcze jedne sneakery ostatnio, które też są w fioletowej wersji, ale zastanawiałam się, czy wybrać te fioletowe, czy wybrać te drugie, które przyjdą pewnie za dwa dni i też Wam zrobię unboxing. No, na kanale pewnie pojawi się trochę później, ale też Wam zrobię unboxing, bo to też są świetne buty, które wyszły w tym sezonie, już nie Reeboki, no ale wracam do tego. I zastanawiałam się, które wybrać. Te kosztują 390 zł, były tańsze. Więc stwierdziłam, że wybiorę sobie może w takim niepewnym dla mnie kolorze, bo on nie do końca jest pewny i praktyczny przede wszystkim ten kolor, te tańsze buty, natomiast te droższe wezmę w takim kolorze, który będzie mi do większej ilości rzeczy pasował, bo po prostu gdyby się okazało, że ten kolor jest tak średnio, nie do końca mi leży, no to tak jakby 399 zł, no 350, bo jeszcze miałam jakąś tam zniżkę za newsletter, to jest tyle kasy, kupa kasy, ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast no jest to i tak mniej niż zapłaciłam za tamte drugie, więc po prostu tak jest i koniec. A teraz biorę się za mierzenie i sprawdzę, czy są wygodne i czy w ogóle rozmiar na mnie pasuje, bo wiadomo, że czasami producenci, sklepy piszą tak rozmiarówkę w cały świat, że dużo razy się z tym spotkałam. No ale kupiłam 37,5, bo 37,5 mam w Reebokach Classicach, więc zakładam, że ta rozmiarówka będzie po prostu okej na mnie też. No i patrzcie się tutaj, bo tak jakby zapomniałam to powiedzieć. Tu dynda, takie fajne coś, a nie powiedziałam. Tu jest jeszcze taki brylok Local Heroes z jednej strony napisane, a z drugiej właśnie Reebok. I on jest przyczepiony do sznurowadełka różowego, do sznurweczek. Także można to pewnie gdzieś sobie tutaj przywiesić przy bucie. Dobra, ale już się zakładam. Buty wyglądają tak. Moje lekko zmasakrowane po całym dniu nogi, sorry. Tak wyglądają od góry i rozmiar jest na mnie dobry, jest na mnie idealny, myślę. No, jeszcze mam luz nawet z przodu trochę. Aczkolwiek w jednym bucie, w tym prawym, coś mnie przy małym palcu, tak jakby jakiś szew był i mnie uwiera. No, ale generalnie są całkiem fajne. Ten kolor w kamerze nie wygląda tak do końca jak w realu. One w realu są bardziej jeszcze takie jakby lekko jagodowe. Wydaje mi się, że te one są strasznie miękkiej skóry i delikatnie zrobione i się zastanawiam, czy to się nie wypcha. W sensie, o, jak widzicie, jak ruszam palcami. Widzicie? To są moje palce. Ruszające się w bucie. I generalnie tyle. No, taki open box, unboxing, szulow wieczorową, nocną właściwie porą. Jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tych butów, bądź nie tylko, to możecie pisać. Możecie też mi pisać pytania do Q&A, bo już tak się powoli zbieram, żeby kolejnego Q&A nakręcić. Tamten poprzedni to był już tak parę miesięcy temu chyba, wydaje mi się. Więc jakbyście mieli jakieś pytania szulowowe, nieszulowowe, takie Q&A-owe, typowe, to możecie mi tutaj wrzucać w komentarzach. No to tyle, moi drodzy. Mówię dobranoc, a tak naprawdę to dobranoc właśnie, a dla Was pa, bo nie wiem, o której godzinie opublikuję ten film i go zobaczycie i w ogóle. Ale no, dobranoc w każdym razie. No, pa. A to jest Sofia, moja kochana, którą mi tu Gracjan przyniósł. Sofia się wściekła, bo nie lubi być kamerowana i trzymana na siłę na rączkach, tak? No? Pokaż się, Sofia. Kozła kota. Nie kozła kota, ojojoj. Idź. Lubisz kota buta? Idź. Futerko, futerko. Co ty robisz? A! Gryzie mi buta! Patrz. A! Nie! Nie gryź! A ty zaraz! Niedobra!